Żarłok i Skóra i Mando, Jerry, Szymas oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Możecie mnie znać z bloga Jerry's Tales, Carpe Noctem oraz oczywiście konglomeratu podcastowego. I dzisiaj chciałbym zaserwować wam podcast wprowadzający do najbliższego odcinka, czy jednego z najbliższych odcinków, w którym zrecenzuję dla was najnowszą odsłonę Szybkich i Wściekłych, która będzie miała premierę 21 kwietnia w naszym pięknym kraju, a który to film ja miałem okazję już zobaczyć. Natomiast, aby opowiedzieć o tej już ósmej odsłonie cyklu, zdecydowałem się dziś na taki podcast wprowadzający, aby opowiedzieć wam co nieco o marce, o tym, jak ona się zmieniała przez lata, czym te filmy były, czym się stały. I aby zacząć od początku, trzeba się cofnąć już do 2001 roku, bo to jest w sumie już dla mnie zaskakujące. Myślałem, że te filmy mimo wszystko są dosyć świeże, nawet patrząc na te pierwsze odsłony, a tutaj no zaskoczenie. Okazuje się, że pierwszy Szybcy i Wściekli to jest rok 2001, film wyreżyserowany przez Roba Coena i przy którym przy scenariuszu pracował m.in. David Ayer. Film, który no, jest przez bardzo wielu krytyków i widzów obecnie porównywany i już ówcześnie był porównywany do Na fali z samochodami. Na fali tego z Keanu Reevesem i Patrickiem Swayze. Nie ma co się dziwić, fabuła jest bardzo zbliżona, czyli mamy policjanta, który pod przykrywką ma zinfiltrować środowisko nielegalnych wyścigów, aby no, dorwać tego złego, po drodze zakochuje się w jego siostrze, no i wiadomo, wszystkie perypetie, które możemy pamiętać z Na fali. Całość podlana wysokooktanową muzyką, dynamiczną, dyskotekową, elektroniczną muzyką oraz no, samochodami, bo to jest ta wizytówka serii, czyli piękne kobiety, szybkie, luksusowe samochody i dynamiczna akcja. Sam pierwszy film, który, no oczywiście ja się tutaj zgadzam, no, jest jakąś tam kopią Na fali. Zresztą podlinkuję wam może pod odcinkiem takie fajne zestawienie, które zrobił kiedyś Piotr Pluciński z już nieaktywnego chyba obecnie bloga Z Górnej Półki, który zestawiał poszczególne kadry wręcz, czy poszczególne sceny z obu filmów, żeby pokazać, jak bardzo zbliżone są to produkcje. Natomiast ja od razu wam się przyznam, że dla mnie to nigdy nie była wada. Ja bardzo lubię oryginalne Na fali z Keanu Reevesem i Patrickiem Swayze. To jest jeden z filmów, do których za gówniarza wracałem bardzo często, bardzo lubiłem go oglądać i kiedy go odświeżałem całkiem niedawno, to jest film, który nadal się trzyma całkiem dobrze i wypada fajnie. I nie będę ukrywał, że jako fan oryginalnego filmu, czyli Na fali, mówię oryginalnego, jakby to był taki remake, no ale już tak się trochę to utarło, mi się Szybcy i Wściekli po prostu spodobali. Ta historia jest prosta, ale nieźle poprowadzona, z bardzo sympatycznymi aktorami w rolach głównych, bo tutaj w roli głównej mieliśmy Vina Diesla, który był świeżo po Pitch Blacku, czyli no u progu takiej swojej wielkiej kariery. Partnerował mu Paul Walker, który no, także można powiedzieć nie miał jakiegoś większego dorobku, ale oczywiście to nie tylko oni. Pojawiła się tam też Michelle Rodriguez, bardzo istotna postać dla całej serii Jordana Brewster i ogólnie ja naprawdę wspominam ten film całkiem nieźle. Teoretycznie wydawałoby się, że tak prosty przepis na sukces, czyli dynamiczna muzyka, piękne kobiety, szybkie samochody i Vin Diesel, no to będzie po prostu gotowa recepta na długą serię. No i w sumie tutaj lekkie zaskoczenie, dlatego że ci, którzy kojarzą te najnowsze odsłony cyklu, no trochę może w to nie uwierzą, ale mimo, że ten film pierwszy zarobił całkiem dobre pieniądze, bo przy budżecie niespełna 40-milionowym na całym świecie film zarobił ponad 200 milionów dolarów,
tak na dobrą sprawę sytuacja trochę utknęła w martwym punkcie, jeżeli chodzi o kontynuację, dlatego że teoretycznie drugi film z serii powstał dosyć szybko, bo w 2003 roku, natomiast nie udało się utrzymać Vina Diesla w roli głównej. W przypadku Too Fast, Too Furious, czyli zbyt szybkich, zbyt wściekłych, co jest już takim przyczynkiem do kuriozalnych tytułów tej serii, które występują w niej aż po dziś dzień. Całość spoczęła na barkach Paula Walkera, któremu partnerował w tamtym filmie Tyrese Gibson w roli Romana Pierce'a, postaci, która też będzie się przewijała w kolejnych odsłonach cyklu, oraz z Ewą Mendes u boku. I to jest film, który już miał budżet zdecydowanie większy, bo podchodzący pod prawie 80 milionów. Zarobił też niezłe pieniądze, bo porównywalne, nieco większe od pierwszej części, natomiast i przez widzów, i przez krytyków jest oceniany relatywnie słabo. To była teoretycznie historia dosyć podobna, czyli gdzieś tutaj znowu mamy infiltrowanie przez Briana, granego tutaj przez Paula Walkera, jakiegoś środowiska przestępczego, tym razem nie rodziny Dominika Toretto, granego przez Vina Diesla w pierwszej części, tylko gdzieś tam środowisko narkotykowe. Ogólnie coś tutaj nie zagrało. Teoretycznie można powiedzieć, że wykorzystano prawie wszystkie składowe oryginalnego hitu, ale okazało się, że brak Vina Diesla, brak Michelle Rodriguez, brak tego takiego rodzinnego klimatu znanego z pierwszej części, do którego to klimatu powrócę zresztą za chwilę, warunkował, że pomimo niezłych wyników finansowych film został dość chłodno przyjęty. I ponownie przyszłość całej franczyzy stanęła pod znakiem zapytania i w tym momencie pojawił się w serii Justin Lin, czyli reżyser, który można powiedzieć pchnął w nią nowego ducha, ale jeszcze nie przy tej trzeciej odsłonie. Ta trzecia odsłona to jest film w sumie chyba najdziwniejszy z całej serii z obecnej perspektywy. Mówię tutaj oczywiście o Szybcy i Wściekli Tokyo Drift. Film z 2006 roku, ponownie z nieco większym budżetem, podchodzącym pod 90 milionów. Film, który się sprzedał słabo, bo zarobił poniżej 160 milionów, co oczywiście stanowiło zawód dla włodarzy serii. Ale tutaj myślę, że było kilka głównych przyczyn. Po pierwsze, przeniesiono akcję ze Stanów Zjednoczonych do Tokio, co z jednej strony mogło być jakimś ciekawym pomysłem na odświeżenie formuły i pewnie to między innymi takie wnioski stały za decyzją o tym, aby akcję przenieść poza Stany Zjednoczone. Natomiast ponownie nie ma tutaj Vina Diesla, ale nie ma też Paula Walkera i nie ma w całym filmie prawie żadnej postaci z wcześniejszych odsłon cyklu. I postawiono tutaj na z jednej strony historię dosyć podobną, bo znów mamy nielegalne wyścigi, tym razem skupiające się na driftowaniu, czyli na takiej technice jazdy w drifcie, czyli tak bokiem samochodu. Mamy jakiegoś tam młodego Amerykanina, który wchodzi w to środowisko nielegalnych wyścigów. Mamy walkę z lokalnymi bossami mafijnymi i tak dalej, i tak dalej. Teoretycznie formuła jest dosyć zbliżona, natomiast ja wspominam o tym, że ten film bardzo mocno się wybija, jak się spojrzy na całą franczyzę, dlatego że ja zwykłem o nim mawiać, że to jest najbardziej samochodowy film w całej serii. W tym sensie, że do Szybkich i Wściekłych przylgnęła już przez same konotacje z tytułem taka etykietka, że to są filmy o tych samochodach i samochody są bardzo istotne, ale oczywiście tak jak w tych pierwszych odsłonach te wyścigi nielegalne, samochodowe i piękne fury miały istotne miejsce, to chyba żaden z tych filmów nie zbliżył się w tym względzie do Tokyo Drift, który można powiedzieć, że całą fabułę skupiał wokół samochodów, wokół wyścigów. I to jednak pokazało, że chyba to nie jest to, co przyciąga ludzi do kin, że jednak ta chemia pomiędzy głównymi bohaterami z pierwszej odsłony to było to, co było jakoś tam interesujące i to ludzie chcieli oglądać, a nie te piękne i szybkie samochody.
I to wszystko spowodowało, że Justin Lin, który po raz pierwszy właśnie przy Tokyo Drift pracował z Chrisem Morganem jako scenarzystą serii, postanowili pchnąć całość na nowe tory. I w 2009 roku, w kwietniu, pojawiła się kolejna odsłona, Szybcy i Wściekli, tym razem już bez tych dy w amerykańskim tytule. I to jest film, znów trochę dziwny, jak się patrzy przeglądowo na całość tej franczyzy, dlatego że on sprawia wrażenie momentami takiego rebootu całej serii. Wracają wszystkie istotne postaci z wcześniejszych odsłon, bo znów tutaj akcja kręci się wokół przyjaźni Briana, czyli Paula Walkera z Dominikiem Toretto, czyli Vinem Dieslem. W tle, tak jak wspomniałem, wracają ważne postaci z przeszłości, czyli przede wszystkim Letty Ortiz. Pojawia się Mia, siostra Dominika Toretto, która jest cały czas w związku z Brianem. No i to jest film, który, tak jak wspomniałem, jest takim swoistym rebootem, dlatego że kręci się wokół nielegalnego przerzutu do Stanów Zjednoczonych narkotyków, czyli wątki trochę wymieszane jak części pierwszej i drugiej. No i gdzieś tam się ścierają interesy rodziny, jak to już ja będę nazywał w tej chwili całą tą grupę skupioną wokół Dominika Toretto, i tych złych, czyli jakichś lokalnych, mafijnych bossów. To jest film ostatni z takich mniejszych, dlatego że to jest jeszcze film, który trzyma się bardzo mocno tego schematu znanego z pierwszej czy z drugiej odsłony, czyli mamy właśnie samochody, mamy piękne kobiety, mamy jakąś tam akcję skupioną na zasadzie bandyci o złotych sercach, skupieni na tym, co jest dla nich najważniejsze, czyli na szeroko pojętej rodzinie kontra jacyś plus minus niezdefiniowani i randomowi gangsterzy. Ten film, mimo tego, że zarobił bardzo dużo kasy już, bo przy porównywalnym budżecie do Tokyo Drift zarobił przeszło dwa razy tyle, spotkał się z mieszanymi ocenami krytyków, co głównie było związane z tym takim zachowawczym, wydawało się w tamtym momencie, podejściem do serii, czyli z takim tym odświeżeniem formuły znanej z pierwszej odsłony cyklu. Natomiast jak się spojrzy na chronologię całej tej serii, to też jest, jak wiele rzeczy w niej, wszystko bardzo mocno pomieszane, dlatego że film czwarty oficjalnie jest nazywany takim pierwszym pełnoprawnym sequelem w stosunku do jedynki, no bo właśnie ten Too Fast, Too Furious z 2003 i Tokyo Drift z 2006 trochę są traktowane jako takie filmy poboczne, wprowadzające jakieś tam postaci dodatkowe, pogłębiające pewne relacje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no takie, mówię, filmy stojące z boku. Przy czym ja mam opory o mówieniu, że czwórka jest takim pełnoprawnym sequelem jedynki, dlatego że, no mówię, ja mimo wszystko widzę ją bardziej jako taki reboot. Natomiast to, co się nie udało właśnie w czwartej odsłonie, udało się rewelacyjnie w piątej odsłonie cyklu, czyli Fast Five. I tutaj już mamy do czynienia z pierwszym pełnoprawnym sequelem, który spowodował, że ta seria po raz pierwszy, można powiedzieć, że złapała drugi oddech. Tutaj okazało się, że Justin Lin z Chrisem Morganem wymyślili coś na nowo, stworzyli całą tę serię na nowo, dokładając bardzo dużo innowacyjnych w stosunku do wcześniejszych filmów elementów, wybierając z wcześniejszych filmów to, co jest najważniejsze, to, co się sprawdzało, i tworząc nową, wybuchową jakość. A Szybcy i Wściekli 5 to jest, tak jak wspomniałem, pełnoprawna kontynuacja, czyli w zasadzie akcja rozpoczyna się w momencie, w którym się kończył film numer 4 i skupia się na tej szeroko pojętej rodzinie, przy której chciałbym się troszeczkę zatrzymać, dlatego że to jest seria, o której zwykło się mówić czasem prześmiewczo, że to jest kino familijne, bo tak często pada w nim właśnie słowo rodzina.
I nie bez przyczyny, dlatego że Dominik Toretto wraz ze swoją siostrą Mią, wraz ze swoim już na tym etapie szwagrem Brianem, ma taką tendencję do skupiania wokół siebie i dbania o swoich bliższych. Przy czym przez tych najbliższych rozumiemy nie tylko tą taką rodzinę, z którą nas łączą więzi krwi, ale tutaj mamy na myśli także przyjaciół, także osoby, które są dla niego jakoś tam ważne. No i Vin Diesel jest takim ojcem całej tej rodziny, osobą, która się czuje za nich wszystkich odpowiedzialna i która zrobiłaby dla nich naprawdę wiele. Tak jak wspomniałem, piątka bardzo mocno zaczyna rozgrywać te wszystkie wątki poboczne, dlatego że Justin przestał obawiać się, że tak się szumnie wyrażę, korzystać z tej podbudowy, którą mu dawały wcześniejsze filmy. Tutaj naprawdę te relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami zaczynają mieć znaczenie, zaczynają napędzać fabułę, zaczynają podbudowywać całą tę opowieść i to nagle okazało się ludzi bardzo, bardzo mocno kupiło. Co więcej, ta seria została na tym etapie, po 10 latach od premiery pierwszego filmu, można powiedzieć, że kompletnie przedefiniowana, dlatego że tak jak plus minus wszystkie pierwsze cztery odsłony można by było sprowadzić do takiej dosyć prostej historii na zasadzie nielegalne wyścigi czy kierowcy biorący udział w nielegalnych wyścigach kontra jacyś gangsterzy, kartele narkotykowe czy cokolwiek innego. Tak w piątce jest to daleko bardziej skomplikowane, bo z jednej strony ta rodzina, o której wspomniałem, jest bardzo mocno zagrożona przez różnego rodzaju problemy zewnętrzne, ściga ich Lucas Hobbs, czyli postać, która się pojawia po raz pierwszy w piątce, grany przez The Rocka, Dwayna Johnsona, który jest rzeczą absolutnie fantastyczną, która się tej serii przydarzyła, ale o tym też będzie jeszcze okazja więcej powiedzieć, ale też przez takie elementy wewnętrzne, dlatego że gdzieś tam się okazuje, że pojawia się zdrada w rodzinie, pojawiają się jakieś pęknięcia i Dominik Toretto będzie musiał stanąć do walki o integralność i o bezpieczeństwo całej tej swojej szeroko pojętej rodziny. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zupełnie nowy aspekt dla tej serii, a mianowicie sięgnięto po postaci ze wszystkich filmów wcześniejszych i stworzono taki super zespół, a cały film, cała seria nagle zamieniła się z tego, czym była, czyli takim trochę, mimo budżetu, raczej niskobudżetowym kinem przygodowo-przyjacielsko-gangsterskim w specyficzny albo nawet trzymający się określonych reguł tej konwencji heist movie, czyli śledzimy przygotowania całej naszej radosnej ekipy do pewnego napadu. Ja absolutnie nie chcę tu wchodzić w szczegóły fabuł poszczególnych tych filmów, bo to naprawdę nie jest istotne. To, co jest istotne, to to, że w tej piątce zagrało absolutnie wszystko i nagle po 10 latach okazało się, że ta seria ma potencjał, aby stać się naprawdę hitową i dochodową serią w dziejach kina. Zagrało wszystko dlatego, że Lin z Morganem, który to duet za tę serię na tym etapie produkcji odpowiadał, poczynili tutaj kilka bardzo trafnych ruchów. Po pierwsze, nowe postaci, począwszy od The Rocka, Lucasa Hobbsa, który jest o tyle fajną postacią i fajnym aktorem, że on się sprawdza i w scenach akcji, i w scenach takich bardziej dramatycznych, i w scenach komediowych, a przede wszystkim jest absolutnie przesympatycznym kolesiem, co troszeczkę kłóci się z jego wyglądem, bo ja pamiętam, że w piątce to zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, że każdy, kto wie, jak wygląda Vin Diesel, to wie, że on do ułomków nie należy. A kiedy pierwszy raz stają naprzeciwko siebie Lucas Hobbs z Dominikiem Toretto, to Vin Diesel, który chyba do tamtego filmu zresztą troszeczkę przypakował, żeby ta różnica pomiędzy nimi nie była tak duża, wygląda po prostu jak jakiś karzełek. To wypadało po prostu bardzo dobrze na ekranie, bardzo dobrze się sprawdza we wszystkich scenach akcji. Ale to, co się fantastycznie udało, to wykorzystanie tych wszystkich postaci, które
gdzieś tam przewijały się przez te wcześniejsze filmy. Bo nagle się okazało, że tak jak nawet niekoniecznie się niektóre z tych postaci miały okazję i czas, aby wykazać w niektórych wcześniejszych odsłonach wideo, chociażby Han, którego poznaliśmy prawie, że dosłownie na ułamek sekundy w odsłonie czwartej, czy Giselle, która także nie miała zbyt wiele czasu antenowego, nagle wchodzą do ekipy, są wykorzystane w fajny sposób. I cały ten pomysł na ten wątek z napadem no jest po prostu bardzo dobrze rozegrany. I wykorzystano do maksimum wszystko, co było fajne w tej serii. I widać, że na tym etapie Paul Walker z Vinem Dieslem no, autentycznie się przyjaźnią, autentycznie się rozumieją i pomiędzy całym tym składem głównym aktorskim widać nić porozumienia. Sceny, w której pojawia się nam Walker z Vinem Dieslem, z Jordanem Brewster, to naprawdę widać, że oni się po prostu lubią, szanują i wiedzą, jak ze sobą grać te poszczególne sceny. Tak samo z całą resztą ekipy. Bohemia pomiędzy tymi wszystkimi wieloma, nie ma coś co ukrywać, postaciami, bo przecież tutaj w skład całego tego zespołu, tej rodziny Dominika Toretto, no to już się tu robi dobre prawie 10 osób, a każdy jednak ma jakiś tam czas antenowy dla siebie, jest wykorzystany, jest momentami zabawnie, bo mamy postaci, które są takimi typowymi comic relief, które mają za zadanie dostarczać nam tutaj dobry humor i rozładowywać napięcie. Mamy sceny akcji takie typowe, wiecie, wysokooktanowe sceny akcji, bijatyki, pościgi, strzelaniny. Przy czym dla mnie piątka jest najlepszym filmem cały czas z całej serii, dlatego że ona perfekcyjnie wykorzystuje wszystkie elementy, które były fajne we wcześniejszych filmach i perfekcyjnie ogrywa te elementy, które no, staną się domeną kolejnych odsłon cyklu, ale bez takiego przegięcia, dlatego że to jest pierwszy film, gdzie naprawdę sceny akcji zapierają dech w piersiach i już na tym etapie niektórzy widzowie zaczęli mówić o tym, że to jest taka seria trochę dla debili, no bo jak można uwierzyć w to, że nie wiem, będą skakać samochodami z mostu albo cokolwiek, co tutaj w tym filmie zobaczycie, bo tutaj naprawdę odjechanych scen akcji nie brakuje. A tutaj to naprawdę było bardzo umiejętnie poprowadzone, bardzo dobrze zbalansowane, także nawet jeżeli była jakaś scena, która wydawała się na papierze, czy tak jakbyśmy chcieli ją opowiedzieć, dosyć idiotyczna, to przez to, jak to zostało fantastycznie zagrane na zasadzie, wiecie, kaskaderskich efektów specjalnych i tak dalej, to my byliśmy w stanie w to wszystko uwierzyć. Co więcej, pomimo, że w tej serii cały czas mamy do czynienia z bronią palną też, to jednak tutaj gdzieś bardzo istotne dla Toretto, dla całej jego ekipy zawsze było to, żeby nie strzelać, nie używać tej broni palnej, jeżeli to nie jest konieczne. Oni cały czas wszystkie te swoje akcje planowali tak, żeby w miarę możliwości nikt, a w szczególności nikt z ludności cywilnej nie ucierpiał. I to, że są ściganymi przestępcami, no to wynika nie z tego, że są jakimiś tam seryjnymi mordercami, no tylko po prostu mają za sobą cały długi zestaw paragrafów. I tutaj to też jako kolejny element jest bardzo dobrze wykorzystane fabularnie. Także naprawdę tutaj wszystko się po prostu idealnie komponuje w idealny film akcji. Bohaterowie, same sceny akcji, sceny kaskaderskie, stopień realizacji, bo ten film jest kapitalnie nakręcony, kapitalnie zrealizowany, bardzo dobrze rozpisany. Wszystko to podlane dobrą muzyką pasującą do akcji i tworzy to naprawdę wyjątkową mieszankę. To, że ta seria po 10 latach dostała taki duży, drugi oddech, została niejako wymyślona na nowo, spowodowało, że od 2011 roku, czy w zasadzie od 2009, bo to od czwórki się to wszystko zaczęło, co 2 lata mamy nową odsłonę cyklu. W 2013 roku pojawiła się szóstka i to już jest film z tej drugiej fali Szybkich i Wściekłych, czyli mamy
takie bardziej heist movie niż film z samochodami w rolach głównych. Oczywiście te samochody są cały czas istotne, natomiast też widać, że ten duet Justin i Chris Morgan zaczynają nam tu rozpisywać zdecydowanie większą historię. Znów wracamy do przeszłości całej rodziny, do przeszłości Toretto i spółki. Znów dostajemy nowe, fajne postaci, bo naprawdę to jest też rzecz, za którą ja bardzo lubię te nowe odsłony Szybkich i Wściekłych, że tutaj nawet w rolach drugoplanowych dostajemy wyraziście, fajnie zbudowane postaci i to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, tym bardziej, że tutaj wydawałoby się, że przy takim nawale głównych i drugoplanowych bohaterów będzie trudno, żeby każdy z nich dostał coś do roboty, a nie, a tutaj nawet jak mamy wprowadzoną jakąś tam nową postać, bo chociażby mamy tutaj kolejną kobiecą bohaterkę, taką asystentkę, pomocnicę Hobbsa, graną przez Ginę Serrano, no to nie dość, że sama postać jest całkiem fajnie poprowadzona, to jeszcze linii spółka bardzo dobrze wiedzą, jak wykorzystać Serrano, która jest znana z tego, że umie się bić na ekranie i tutaj naprawdę to powoduje, że walki, także kobiece walki wypadają bardzo atrakcyjnie. Ta szósta odsłona to już jest naprawdę wysoko oktanowe kino akcji z niezłymi przeciwnikami po drugiej stronie, z fajnym zespołem po stronie tych dobrych i to jest kino, które już idzie bardziej w kierunku no, takiej przygodówki bardziej szpiegowskiej nawet, ja bym powiedział, bo nagle okazuje się, że Toretto i spółka to działają bardziej na zasadzie jakichś agentów do zadań specjalnych niż wyjętych spod prawa bandytów. I to jest kierunek, który jest konsekwentnie rozwijany i budowany w kolejnych odsłonach cyklu. I to jest też kierunek, który nie wszystkim przypadł do gustu, dlatego że w szóstce i w siódemce, do której przejdę zaraz i o której chciałbym powiedzieć nieco więcej, jest wiele elementów, które zaczynają niektórym widzom zgrzytać, dlatego że każdy z tych filmów jest coraz większy. Ta akcja jest naprawdę przeniesiona na jeszcze wyższy poziom i zaczynają się dziać rzeczy, które są średnio akceptowalne dla niektórych widzów. Wiecie, pojedynki na drodze z czołgami, jakieś akcje w przestworzach i tak dalej, i tak dalej. Ja to osobiście lubię, ja to kupuję. To, jak te filmy do szóstki włącznie są kręcone, to powoduje, że jestem w stanie bez problemu zaakceptować to, co tutaj dostajemy, nawet jeżeli to wydaje się mocno naciągane, mocno absurdalne. I dla mnie ta kolejna odsłona, czyli szóstka, to jest nadal bardzo dobre kino akcji, mówię, z postaciami, od których czuć bijącą z ekranu chemię i z całkiem ciekawą i fajną historią, bardziej w stylu przygodowego Jamesa Bonda, niżli tego, co mieliśmy tutaj na początku. No i dochodzimy do filmu siódmego, który no, dla mnie był filmem bardzo kontrowersyjnym i filmem, który z jednej strony stał się jakimś absolutnym fenomenem, a z drugiej strony spowodował, że ja trochę, przyznam się szczerze, zacząłem mieć obawy o kierunek tego, w jakim to wszystko idzie. Justin Lin odstawił Szybkich i Wściekłych. Pałeczkę po nim przejął James Wan, czyli reżyser niskobudżetowych horrorów. No i wydaje mi się, że to był jeden z podstawowych problemów ciążący nad siódemką. Dlatego, że wydaje mi się, że niestety wiele wad, o których ja zaraz będę chciał wspomnieć, zawdzięczamy Wanowi, który sobie nie poradził po prostu z filmem tego kalibru, czyli z filmem akcji, z filmem o tak dużym budżecie. Dlatego, że teoretycznie mamy logiczną kontynuację dwóch czy trzech odsłon wcześniejszych. Czyli też dostajemy akcję z poprzedniego filmu na otwarcie, mamy bezpośredni sequel, czyli poznajemy naszych bohaterów niemalże w 5 minut od końca poprzedniej części cyklu. Znów mamy bardzo dużo akcji, która jest jeszcze bardziej przegięta niż w poprzednich odsłonach. Tutaj z samochodami spuszczanymi z samolotu, z samochodami skaczącymi pomiędzy budynkami itd., itd. Przy czym to jest nadal coś, co ja absolutnie akceptuję, absolutnie
kupiłbym bez żadnych zastrzeżeń. Natomiast no niestety, tak jak wspomniałem, nie poradził sobie reżyserską moim zdaniem z tą odsłoną James Wan, dlatego że niestety ten film cierpi na to, że te sceny akcji wyglądają tak sobie. Ja widziałem filmiki, gdzie twórcy pokazywali, ile to pracy zostało włożone w to, żeby to wszystko dobrze wyglądało, jak oni na przykład zrzucali autentycznie samochody na spadochrona z samolotu, żeby to wszystko nakręcić i tak dalej, i tak dalej. I to, co było do tej pory wyznacznikiem tej serii, czyli że te wszystkie nawet najbardziej przegięte sceny akcji wyglądały wiarygodnie, bo twórcy starali się, żeby nawet jeżeli używałem CGI, żeby to wyglądało na tyle dobrze, żebyśmy my jako widzowie byli w stanie to wszystko kupić. Tak w tym przypadku tutaj nie do końca to zagrało. Mamy zbyt dużo chaotycznego montażu, w wielu momentach nie widać szerszych planów, nie skorzystano z dobrodziejstwa tego, co sami twórcy zrobili, mimo dużego budżetu, bo tutaj to już jest film, który dostał przez budżet pod 200 milionów. Te sceny akcji wyglądają nieraz gorzej niż we wcześniejszych odsłonach cyklu. I tak jak wiele rzeczy nadal gra, no bo te postaci są po prostu przesympatyczne. Ja po tych 7 odsłonach już się z nimi zżyłem i ta chemia pomiędzy bohaterami jest świetna, natomiast niestety kuleją właśnie inne elementy. Kuleje akcja i kuleje przede wszystkim też troszeczkę scenariusz, szczególnie w trzecim akcie, do którego chciałbym się odnieść nieco dłużej, dlatego że mamy po raz pierwszy tak wyraźnie pewne zapomnienie się scenarzystów i naszej ekipy, jeżeli chodzi o ich podstawową zasadę, czyli taką po pierwsze nie szkodzić niewinnym. Tutaj nagle w tej 7 odsłonie dostajemy bardzo, bardzo niefajną i przegiętą scenę akcji w mieście, gdzie po prostu mamy rozpierduchę niczym w kinie superbohaterskim z rozwalaniem dużej części miasta i z walką na ulicach, z ostrzeliwaniem się na ulicach i tak dalej, i tak dalej. I to jest w mojej ocenie kierunek i takie posunięcie z jednej strony znów logiczne w kontekście kierunku, który twórcy sobie obrali, no ale gdzieś jednak tutaj to zostało podane w taki sposób, że trudno mi to wszystko było zaakceptować. Plus wiele innych mniejszych problemów, bo ja tak zwalam winę na Wana, no ale też umówmy się, że nie miał lekko, no bo Chris Morgan, który w 5., 6. naprawdę dał radę ze scenariuszem, tutaj wprowadził wiele elementów, które się sprawdzają średnio, bo mamy na przykład głównego przeciwnika, którego gra Jason Statham, no i to jest gość dla mnie trochę kalibru The Rocka, z którym mogę oglądać prawie że wszystko, bo on po prostu w kinie akcji się sprawdza. Tutaj wypada co i rusz niczym diabeł z pudełka, średnio to jest sensowne, średnio to jest umotywowane, sprawdza się tak sobie. No i Iwan miał też dodatkowy problem w postaci tego, że w trakcie kręcenia tego filmu zmarł Paul Walker, zginął w wypadku samochodowym, no i to był bardzo potężny cios dla całej ekipy, dla twórców i wydawało się dla całej serii. To, co jest charakterystyczne dla tej części 7, to jest to, że wyszedł taki trochę dziwny koktajl. Natomiast to, co się kapitalnie udało w 7 odsłonie cyklu, to jest to, jak sobie twórcy i scenarzyści poradzili ze śmiercią Paula Walkera, dlatego że ten film to jest dla mnie wzorzec do tego, aby pokazać twórcom w Hollywood, jak można wyprowadzić bohatera z serii. No bo wiecie, w momencie, kiedy usłyszeliśmy o tym, że Paul Walker nie żyje, no to bardzo wielu powiedział, nie ma Szybkich i Wściekłych bez Briana, nie ma Szybkich i Wściekłych bez Paula Walkera, a tutaj już od razu mieliśmy zapowiedziane prawie, że chyba części do 10 włącznie przez Vina Diesla, więc no trochę to było wszystko dziwne. No i twórcy zastosowali manewr, który wypadł po prostu fantastycznie, bo ja osobiście się bałem, że wiecie, uśmiercą Briana w filmie i będą grali na tanym sentymentalizmie. Natomiast scena i to, jak to zostało wszystko rozegrane, to jest po prostu rzecz naprawdę fantastyczna i kapitalna i widziałem, ile ludzi w kinie wyło jak bobry. I mimo tych takich moich lekkich utyskiwań na 7, okazało się, że ten film chwycił niesamowicie. No,
pewnie jest wiele różnych przyczyn. Ta wybuchowa akcja, pewnie gdzieś tam nakręcenie przez śmierć Paula Walkera, popularność na rynku chińskim, która jest nie bez znaczenia, bo to też jest istotna informacja już w kontekście nowego filmu, gdzie nawet jeden z chińskich koncernów jest chyba współproducentem tej części. To wszystko się przełożyło na to, że na tym etapie, kiedy ja o tym mówię, siódemka ma zarobiona na świecie przeszło 1,5 miliarda dolarów. Także no to już są wyniki, które robią wrażenie i no muszą budzić respekt. No i tak jak wspomniałem, czy podsumowując to wszystko, ja serię lubię. I to lubię ją i w tych odsłonach mniejszych, takich trochę łotrzykowskich. Lubię nawet Tokyo Drift, czyli tą taką najbardziej samochodową odsłonę. Lubię te coraz bardziej przegięte odsłony od czwórki w górę. I podoba mi się to, że ta seria tak ewoluuje, bo wiecie, ja oglądam Szybkich i Wściekłych głównie dla postaci. Co tu dużo będę mówił, ja po prostu bardzo, bardzo lubię całą tę ekipę. No, uważam, że to jest rzecz, która się najlepiej udała scenarzystom, stworzenie całej plejady sympatycznych postaci, którym kibicujemy, których losy nas interesują i obchodzą. No i też aktorzy się sprawdzają, bo widać, że im sprawia to przyjemność, to jak się bawią na planie wspólnie, jakie role odgrywają. No i to się przekłada na to, że naprawdę od nich bije ciepło i moc na ekranie. Przy czym też ja od razu otwarcie powiem, że ja po prostu lubię tego rodzaju rozrywkowe kinoakcji. To jest ten kierunek, który został obrany tutaj w tych ostatnich odsłonach cyklu. Wydaje mi się, że jest dosyć konsekwentnie rozwijany, mimo paru potknięć przy okazji siódemki. Ja po prostu akceptuję i od razu mówię, jestem targetem tego rodzaju momentami przegiętego kina akcji. Wydaje mi się, że tego rodzaju rozrywkowe kino także jest potrzebne i nie uważam, żeby ono obrażało moją inteligencję. Ja się potrafię wyłączyć na te 2 godziny i bawić na tych seansach, jak to się mówi, jak prosię. Tym bardziej, że naprawdę twórcy dbają o to, żeby akcja była na tyle szybka i na tyle efektowna, żeby dla mnie to było przyjemne i bezbolesne 2 godziny czy 2 godziny z układem w kinie. Podsumowując, ja jestem w stanie zrozumieć fenomen w tej serii, przy czym nie jestem w stanie do końca pojąć, dlaczego nagle w tych ostatnich 2-3 latach aż taką popularność Szybcy i Wściekli zyskali, ale nie będę z tego powodu płakał, bo póki twórcy robią to, co robią dobrze, to ja na każdą kolejną odsłonę będę czekał. Jak tylko nadarzyła się okazja, żeby na nową odsłonę, już 8, trafić do kina, to oczywiście do kina poleciałem. No i o tym, co z tego wszystkiego wyszło, w jakim kierunku idzie seria pod okiem nowego reżysera, czy Chris Morgan, który jest z serią od 2006 roku, znów nam zaserwował jakieś wątki z przeszłości, jak poradził sobie z wyprowadzeniem z Szybkich i Wściekłych Paula Walkera i tak dalej, opowiem w osobnym podcaście. A na dzisiaj kończę. Wyszło mi przydługa pogadanka, trochę pewnie chaotyczna i nieskładna, ale mam nadzieję, że trochę dałem wam pogląd, czym jest ta seria, jak się zmieniła i dlaczego ja osobiście darzę ją sympatią. Do usłyszenia wkrótce. Cześć. What are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!